Kto jak kto, ale ty nie powinieneś pojawiać się na moim przyjęciu nieproszony i na dodatek w takim stroju. Jezu, ślini się jak dziecko, pieprzone warzywo. Dzięki Paddingtonowi jest teraz zwykłym gościem. Nie będzie robił kłopotów. Rodzina tak na mnie liczy. Musi mi się udać. Celować między oczy! Nie wiem, jak tu trafiłam, ale bywałam już w większych opałach. Nareszcie jakiś nowy świat do zwiedzenia. Na swojej planecie byłam już wszędzie. Wiem, że to może nie być dla ciebie łatwe, ale nie wchodź mi w drogę. Czego chcesz? Żarcików? Mam ci opowiedzieć zawiłą historię mego życia, począwszy od trudnego dzieciństwa? Sorry, że nazwałem cię moją dziewczyną. Sam nie czaję, o co to chodzi, ale jakoś tak mam ochotę cię chronić. Tak, prawdziwa, żywa dziewczyna. Tak, i trzepie hajs. Oszukaj mnie raz, hańba tobie. Oszukaj mnie drugi raz. Do ataku! Tarczą w twarz! Lewa ręka! Dam sobie radę. Wszystko na jedną kartę. Oby się udało. Kupiłem te bilety, gdy byłem jeszcze z Bailey. Jak widać, z nią iść nie mogę, więc pomyślałem, że ty chcesz. Idziemy. Jako dwoje platonicznych przyjaciół, którzy są w ogóle sobą niezainteresowani. Wieczny ogień rzuca długi cień. Nic mnie tak nie brzydzi jak gusła. Lubię, jak błagają o litość. Nie, żebym zmienił zdanie. Wuj Oswald mówi, że czasem małe dziewczynki muszą nosić takie liny, żeby się gdzieś nie zabłąkały albo nie spadły, a ja czasami spadam. Będzie bombowo! Leci! Ląd się pali, ląd się pali! Padnij! Ale urwał! W uczciwej grze nigdy nie przegrałem, ale też nigdy w taką nie grałem. Wszystko jest w kartach. Zależy od ciągnięcia. Ja nigdy nie blefuję. Podnieśmy stawkę. Prawda jest mrocznym lustrem. Serce z metalu wciąż można złamać. Cierp jak ja cierpiałam! Ci, których kochasz, mogą cię zniszczyć, Jarvanie. Ten koleś przyłazi tutaj w babskiej kietce, która wygląda, jakby czyścił nią z gówien krowie pastwisko. Smród też podobny. No więc przyłazi tu czasami i zabiera jakiegoś więźnia ze sobą i tyle go widzimy. O, panie Malfoy, niech pan nie jęczy, już sobie idzie. Z drogi, z drogi. Trzeba było od razu do mnie. Skleić kość to pestka, ale wyhodować. Z pewnością go wyleczę, choć będzie bolało. Czy wierzysz w to, że automaty są tutaj, by nam pomóc w potrzebie? Ten nazywa się Oskar. Sam go zrobiłem. Chciałbym kiedyś odwiedzić twój kraj. To jak, Ferb? Co dzisiaj będziemy robić? Za dużo to on nie porobi, jak to dziobak. Ja w każdym razie zaczynam się nudzić, a nudy w wakacje znieść nie jestem w stanie. Pierwsze, o co nas zapytają w szkole, to co robiliśmy w wakacje.